Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam na recenzję Redmi 8 od Xiaomi. Na początku wielkie podziękowania dla sklepu Dragonist za udostępnienie sprzętu do testów. W opisie znajdziecie kilka linków do ich oferty. Przejdźmy już do samego urządzenia. Sam smartfon wykonany jest niestety w większości z tworzywa sztucznego, na którym mocno widać odciski palców. Na szczęście całość jest dobrze spasowana i nic się tutaj nie ugina. Rysy także się tutaj jeszcze nie pojawiły, aczkolwiek myślę, że to jest już kwestia indywidualnego podejścia do urządzenia. Warto powiedzieć, że ta obudowa występuje w kilku wersjach kolorystycznych, z czego ta niebieska i czerwona, którą właśnie testuję, wyglądają naprawdę bardzo ciekawie. I myślę, że przypadnie to do gustu nie jednej osobie. Omawiając już poszczególne elementy smartfona, to na tyle mamy niemal zrównany z resztą budowy aparat podwójny wraz z diodą doświetlającą, a także skaner linii papilarnych, kilka napisów i znaków towarowych. Od dołu mamy gniazdo słuchawkowe, złącze USB typu C, a także głośnik i mikrofon. Od góry z kolei mamy port podczerwieni oraz jeszcze jeden mikrofon, a na prawej krawędzi są klawisze głośności i zasilania. Po lewej stronie z kolei mamy już tylko tackę na karty SIM i microSD. Od frontu umieszczono wyświetlacz o przekątnej 6,22 cala o rozdzielczości 1520x720 pikseli. Jeśli się przyjrzymy, zobaczymy więc poszczególne piksele, ponieważ ta rozdzielczość nie jest zbyt wysoka, jednak z drugiej strony do codziennego korzystania myślę, że w zupełności wystarczająca. Stosunkowo niska rozdzielczość ma też pozytywny wpływ na działanie baterii, o czym jednak opowiem nieco później. Ekran jednak należy pochwalić za dość ładne kolory, a oprócz tego spore kąty widzenia i niezłą rozpiętość poziomów jasności, przez co komfortowo możemy korzystać z tego urządzenia niemal w każdych warunkach oświetleniowych. Nad ekranem mamy jeszcze wcięcie w postaci takiej kropli wody, na którym umieszczono kamerkę do selfie. Wyżej jest jeszcze kilka czujników, a także głośnik do rozmów. Pod ekranem umieszczono już tylko napis Redmi. Przejdźmy do działania urządzenia, a zacznijmy od skanera linii papilarnych. Jest on zamontowany na tyle i jest cały czas aktywny, więc nie musimy podświetlać ekranu przed skorzystaniem z niego i trzeba przyznać, że działa on naprawdę bardzo dobrze, ponieważ precyzyjnie i szybko jest w stanie rozpoznać nasz odcisk. Ogólnie cały proces od przyłożenia palca do podświetlenia ekranu trwa około sekundy w większości przypadków, więc naprawdę jest to satysfakcjonujący wynik. Alternatywnie do dyspozycji mamy jeszcze rozpoznawanie twarzy, które wykorzystuje niestety do tego tylko kamerkę frontową. Według wielu osób nie jest więc to zbyt bezpieczna funkcja, jednak po moich testach wiem, że nie udało mi się odblokować urządzenia ani razu, ani za pomocą zdjęcia, ani poprzez korzystanie z tego urządzenia przez inną osobę. Sam smartfon działa pod kontrolą Androida 9 Pie z nakładką producenta. Jest ona oczywiście standardowo urozmaicona w wiele ciekawych dodatków i m.in. jest to tryb obsługi jedną ręką, możliwość sterowania za pomocą gestów, poza tym są oczywiście motywy, jest cyfrowa równowaga, a także filtry światła niebieskiego oraz tryb ciemny zmieniający po prostu całość systemu w nieco ciemniejsze barwy. Jeśli chodzi o podzespoły, które odpowiadają za działanie urządzenia, to jest to Snapdragon 439 z Adreno 505 oraz 4 GB, natomiast dla użytkownika do dyspozycji przeznaczono 32 lub 64 GB pamięci, możemy jednak skorzystać z kart microSD. W praktycznym działaniu trzeba przyznać, że jest to całkiem wydajny smartfon, aczkolwiek pojedyncze chwile słabości się tutaj jednak zdarzają. Co prawda nic się nie zamyka samo z siebie podczas użytkowania, animacje jakoś nadmiernie nie klatkują, chociaż mam wrażenie, że czasami są nadmiernie wydłużone, to już chociażby aplikacje działające w tle są stosunkowo szybko ubijane. Dodatkowo można zauważyć, że niektóre programy są dość długo uruchamiane i trzeba mieć to niestety na uwadze. Co do modułów łączności, to jest nieźle, ale nieperfekcyjnie, bo co prawda Bluetooth i GPS działają bez zastrzeżeń, a rozmowy telefonicznie przebiegają bezproblemowo, no ale na przykład nie mamy NFC, poza tym mam wrażenie, że Wi-Fi ma nieco problemy z zasięgiem i po prostu oddalając się trochę od routera stanowczo wcześniej niż inne urządzenia, ten smartfon po prostu traci zasięg. Wszystkie te podzespoły są zasilane za pomocą akumulatora o pojemności aż 5000 mAh. Ta bateria może zostać naładowana za pomocą ładowarki z przewodem USB typu C, jest obsługiwane szybkie ładowanie i to wszystko sprawia, że to połączenie może naprawdę świetnie sprawdzać się w codziennym użytkowaniu. W praktyce bowiem jesteśmy w stanie uzyskać około 7,5 do 8 godzin korzystając naprzemiennie z Wi-Fi i transmisji danych, a na samym Wi-Fi ten czas wydłuża się nawet do ponad 10 godzin. Co
Co prawda na transmisji danych ten czas spadał do około 6 godzin, aczkolwiek wydaje mi się, że i tak jest to całkiem pozytywny wynik. Do omówienia został jeszcze aparat. Zamontowano tu podwójną matrycę główną o rozdzielczości 12 megapikseli z przysłoną 1.8 oraz 2 megapikseli z przysłoną 2.2. Na froncie z kolei mamy 8 megapikselową kamerkę z przysłoną 2.0. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to niestety wielkiego szału to nie robi. Co prawda w perfekcyjnie słoneczny dzień wykonamy poprawne zdjęcia, które będą miały ładne kolory i sporo szczegółów, ale nie oszukujmy się, że w dobrym świetle prawie każdy smartfon zrobi dobre zdjęcie. Gdy zrobi się nieco pochmurniej lub gdy wykonujemy zdjęcia przy sztucznym świetle, to niestety jakość diametralnie spada, kolory są mniej naturalne i wypadają moim zdaniem zbyt chłodno zazwyczaj. Słabo wypada też szczegółowość, szczególnie po przybliżeniu konkretnych elementów. Redmi 8 radzi sobie też bardzo słabo z wyostrzaniem mniejszych przedmiotów, brakuje w nich po prostu często ostrości. Zaskakująco nieźle wypadają za to zdjęcia nocne. Całość jest zazwyczaj wyraźna, kolory dość naturalne, a szczegółowość dla wielu osób myślę, że będzie w zupełności wystarczająca. Oczywiście w aparacie nie znajdziemy ani szerokiego kąta, ani bezstratnego przybliżania za pomocą zoomu optycznego czy chociażby hybrydowego. Ten drugi aparat służy głównie do wykrywania głębi. Kamerka do selfie również nie robi większego szału i wystarczy raczej do takich podstawowych selfiaków, ale na pewno trzeba powiedzieć, że wypada ona nieźle pod względem kolorów oraz sporej ostrości. Szczegółowość powiedziałbym, że jest na przeciętnym poziomie. Podsumowując, Redmi 8 został wyceniony naprawdę nieźle i myślę, że może zaoferować wielu użytkownikom te najbardziej podstawowe funkcje, nie wydając przy tym nie wiadomo jak dużych sum pieniędzy. Jest to smartfon wyglądający nieźle, oferujący naprawdę rewelacyjny akumulator, do tego mamy stosunkowo szybkie działanie oraz dobrą stabilność systemu. Do tego jest perfekcyjny skaner linii papilarnych, mamy też wyraźny wyświetlacz. Ciekawym dodatkiem jest też to, że producent po prostu dorzuca do opakowania gumowe etui, które chroni zarówno tył, jak i boki urządzenia. Co prawda w tym smartfonie mogłyby nieco lepiej wypaść aparaty, które sprawdzają się dość przeciętnie. Dla niektórych może brakować też nieco pikseli w rozdzielczości ekranu. Szkoda także, że nie mamy tu modułu NFC, a Wi-Fi ma zasięg stosunkowo słaby. Jeśli jednak szukacie smartfona do takich codziennych zastosowań i zależy Wam na dobrej baterii, to ten smartfon myślę, że będzie strzałem w dziesiątkę i według mnie powinniście być z niego zadowoleni. Osoby nieco bardziej wymagające powinny jednak poszukać sprzętu z lepszą specyfikacją. Nie jest to też sprzęt dla mobilnych fotografów, ponieważ te zdjęcia, jak już wspominałem, są dość przeciętne. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym smartfonie, czy Wy byście go kupili, czy raczej zdecydowalibyście się na coś innego. Nie zapomnijcie też o subskrypcji oraz łapce w górze, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!